Nazywam się Daniel Zawadzki, jestem prezesem zarządu Global Hydrogen SA. Rozwój dynamiczny źródeł OZE już w części instalacji związane z produkcją energii z instalacji fotowoltaicznych mamy już za sobą na poziomie tych wielkoskalowych instalacji, ale także na poziomie indywidualnych gospodarstw. Mamy ponad 1,5 miliona indywidualnych gospodarstw, które skorzystały z dofinansowań mikroinstalacji, a to z kolei miało wpływ na sieć energetyczną, która nie jest w stanie przyjąć tyle energii, ile produkowane już teraz jest w źródłach. W warunkach przyłączeniowych jest wydane 3 razy więcej mocy niż cały nasz system energetyczny ma zapotrzebowanie. Czyli to pokazuje, że konieczna jest zmiana tego miksu energetycznego, wychodząc z instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych, bardziej też w instalacje biogazowe i rozwiązania hybrydowe, czyli fotowoltaika plus energia z wiatru. I do tego dochodzi kolejny komponent, czyli magazynowanie energii, a to jest odpowiedź właśnie na tą przepustowość sieci, która jest bardzo niska obecnie w kontekście ilości źródeł i wytwarzania energii. Także odpowiadając w prasy, dynamika pewnie nieco spadnie w kontekście zeszłego okresu, ale nabierze innego rodzaju, innego wymiaru i wymaga jakby innego podejścia do organizacji wytwarzania i dystrybucji energii. Wydawało się, że magazyny energii są takim remedium na te problemy związane z przepustowością sieci. Mamy za sobą najnowsze wyniki aukcji, w którym magazyny energii wyparły tak naprawdę też duże konwencjonalne bloki gazowo-parowe, ale też zauważyliśmy duży spadek cen oferowanych na aukcji z użyciem magazynów, więc rozwiązanie w postaci magazynowania oczywiście jak najbardziej będzie się sprawdzało, ale zauważmy, że przy każdej inwestycji dokładanie magazynu to jest zwiększanie capexu, czyli wartości inwestycji. Jeśli później patrzymy na finalny rachunek, no to te magazyny nie zawsze nam się sprawdzą, jeśli ceny energii będą niskie, ale oczywiście to jest rozwiązanie na ustabilizowanie problemu związany z chwilowym przesyłem, bo już się pojawiają ceny ujemne, aczkolwiek jeszcze te okresy nie są aż tak częste, ale jeśli popatrzymy w perspektywie na następnych kilku lat, to jak najbardziej magazyny, no cena magazynów też z roku na rok spada, to podobna jest sytuacja jak była w przypadku fotowoltaiki, na początku też te instalacje były drogie, ale przy większym zastosowaniu, większej ilości ceny oczywiście się już unormowały i stały się bardziej rynkowe. I taki trend też będziemy zauważać w kontekście magazynów energii, które są, no, tak jak wspomniałem, nieodzowne przy budowaniu źródeł wytwórczych. Każde z tych źródeł ma swoją rolę do odegrania, tak jak instalacje fotowoltaiczne, tak jak siłownie wiatrowe, biogazownie. Nie wspomnieliśmy tutaj jeszcze o instalacjach szczytowo-pompowych, które są, wydaje się, najlepszym rozwiązaniem dla stabilizacji sieci, możliwości uruchamiania tej energii w przypadku niedoborów energii, czyli zakładamy scenariusz, który już się pojawił. To znaczy, że nie świeci słońce albo nie wieje wiatr, a musimy mieć stabilne źródła wytwarzania energii oprócz bloków węglowych, które nie jest też tak łatwo uruchomić w bardzo krótkim czasie. Więc znowu to jest dywersyfikacja źródeł i ten miks energetyczny jednak musi obejmować wszystkie źródła i tutaj kolejne analizy i dostosowywanie się do obecnej sytuacji dopiero nam pokaże, które źródła w danym momencie należy zastosować.
uważamy, że jest to jak najbardziej przyszłość i to nie jest tylko nasza opinia, ale to jest trend już ogólnoświatowy. Oczywiście rynek dopiero powstaje, dopiero jest budowany. W obecnym kształcie Excele jakby nie odpowiadają nam pozytywnie na opłacalność inwestycji, ale w perspektywie czasowej, horyzontalnej i tych celów związanych z dekarbonizacją i przechodzenia na tą zieloną stronę mocy, to wodór jak najbardziej może być tym nośnikiem energii, nie tylko jako to jedyne źródło, ale też pochodne gazów, które powstają z wodoru, tak jak na przykład amoniak i wszystkie te technologie, które aktualnie są i badane, ale też wdrażane, właśnie będą odpowiadały na pytanie w danej sytuacji, czy bardziej będzie się opłacało wykorzystać i użyć wodór, czy może przetworzone paliwo w postaci amoniaku, czy etanolu, bo to jest ten cały sektor morski, na przykład transportu ciężkiego i przemysłu, więc ale żeby mieć amoniak, trzeba mieć wodór, tak samo jak żeby mieć biometanownię, trzeba mieć biogaz, więc widzimy tutaj bardzo dużą szansę rozwoju i na to już przeznaczane są bardzo duże kwoty. Ostatni program, który jest zapowiadany jeszcze w tym miesiącu przez Bank Gospodarstwa Krajowego z budżetem na ponad 6 miliardów złotych i kolejne programy na poziomie Komisji Europejskiej, chociażby Innovation Fund, czy Bank Wodoru, czy aukcje wodorowe pokazują, że ten trend już jest jakby nieodwracalny, ale oczywiście to nie jest jedyny rozwój, jedyne lekarstwo wodór, tak jak w przypadku innych źródeł patrzymy na to, żeby to był jednak miks i jednak na końcu patrzymy pod kątem bezpieczeństwa energetycznego, który nigdy nie może opierać się o jedno źródło.